Hej, cześć, witajcie z tej strony. A to dalej, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Lecimy sobie tutaj do nieba, bo mamy parę, o Jezu, parę ciekawych rzeczy do zrobienia. Tam jakaś arena, tam jakieś coś. Dzisiejszy cel główny to zająć się misją Robiego, zobaczyć co on ciekawego tam w podziemiach robi. Szukamy jakichś reliktów, dziwnych posągów, ludzików, które, no, jak to Josha opisała. Szukamy śladów cywilizacji, która żyła kiedyś, niegdyś w otchłani. Wierzą oni, że, no, że jacyś ludzie, czy nie ludzie, czy coś, kiedyś tam zamieszkiwali. Jest to bardzo ciekawy temat. No widać było bardzo dużo śladów cywilizacji. Myślę, jak pierwszy raz tylko tam dotarłem, to sam podobne wnioski. Złote jabłuszko? Złote jabłuszko, aż trzy tutaj, no, całkiem specjalne miejsce. To prawda. Sam takie wnioski miałem, że wow, zaskakująco dużo takich elementów cywilizacji. I możliwe na tym się moje przemyślenia skończyły. Ale ciekawe co więcej z tego odkryjemy, tak? Inne ludy, które nie są zonajami, tylko kimś jeszcze innym. Ciekawe są to jak najbardziej tematy. Ale zanim do tego dojdzie, coś co mnie niesamowicie to ekscytuje, to rozwalenie sobie jakiegoś zapewne niesamowitego bossa. Tam. O, właśnie tutaj, w tym Koloseum, gdzie jeden z fajniejszych, pamiętnych Lynelli, tak, był w Breath of the Wild. Zapewne twórcy, jak ciągle to robią, przebiją samych siebie i coś niesamowitego tam dadzą. Mam nadzieję, że nie skończę rozczarowanym. Ale jak to ja lubię tutaj sobie latać i bawić się. O! Pierwsza wróżka. Ile tych sandelionów też tu jest wszędzie? Zlecisz sama do mnie? Nie wiem, jak bardzo jest strachliwa. Zwykle wróżki nie są bardzo mocno. Okej, po prostu. Więc no zapewne jak klasyczna zeldowa wróżka działa, że nas wskrzesza po śmierci. Oj. Tutaj mógłbym bombą strzelić w nich wszystkich i ciekawie by to wyszło. Więc oczywiście tak, zanim dolecimy... zróbmy to najbardziej okrężną, pokręconą drogą. Skoczmy do niebo i z wyspy do wyspy do wyspy zrzucimy się na bossa Koloseum, tak, krok po kroku. I później pobiegniemy sobie do Robiego. Taka jest myśl, taki jest plan. Gdybym te ptaszki wszystkie jedną bombą upiekł, to by się skończyło dobrze. Dobra, bo jak zawsze 3000 rzeczy. Okej. Myślę, że znowu jakoś wodę stąd wylejemy. Czy będzie to jakaś interakcja tego rodzaju. Rakiety! Dajecie mi dwie rakiety. Ciekawe, czy mogę rakietę połączyć na przykład z taką kostką? To coś będzie w stanie latać i się przemieszczać, bo zwykle jest przyczepione do ziemi i o ruszaniu nie myśli nawet. Czy ty się w ogóle ruszać będziesz? Wow! To niezłe. I mogę sobie kiedy chcę przebudować, tak? I ustawić w innym kierunku. A to nie myślałem. Tu zapewne też coś niesamowitego nas czeka. I właśnie, ta kostka ma to do siebie ciekawie, że ona zawsze... O, damy radę? Jasne, że damy radę. Ten bloczek nie zmienia nigdy swojej magicznie wysokości, więc działa szczególnie fajnie i wow. Początkowo dziwne schodki, po co to w ogóle jest w tej grze? Teraz jest to takim super pojazdem latającym z magicznymi właściwościami. Yo, do latania między wyspami. Absolutne yo. Zobaczmy, jak na przykład w pionie sobie radzisz z lataniem. Działa i to naprawdę pięknie działa. I nie spada później po tym. Wow, klocki z magią lewitacji. To jest dobra rzecz. Kolejny z elementów tej gry, który troszkę, ignorowałem przez dużo czasu. Myślę, że coś więcej tu znajdę. Tak początkowo, w sumie nie wiem, czy takie bryły dziwne, metalowe coś będzie jakoś specjalnie przydatne. Teraz jest to jeden z najlepszych środków transportu nagle, jak się zrozumie, jak działają. Nie powiem, że jestem rozczarowany, że nic tu nie znalazłem, bardziej po prostu zaskoczony takim rozwojem wydarzeń. Ale tak to właśnie wygląda. No, nie znalazłem nic namacalnego. Znalazłem największy skarb świata, największy skarb, który się tak naprawdę liczy. Wiedzę. Odkryłem, jak działają te cosie, a działają całkiem niesamowicie. Teraz ciebie tutaj, teraz ciebie do przodu. Mógłbym też dwa naraz i tak dalej.
Jest to coś, co oczywiście nie mogę narzekać na taki rozwój wydarzeń. Nawet jeśli bez żadnej skrzynki czy czegoś, odkryłem takie cudowne możliwości transportu. I no oczywiście jakbym chciał, dzięki temu jest wiele rzeczy teraz tutaj do zwiedzenia. Czy ty, kolego, działasz, czy jesteś za słaby? Bo jeśli ty działasz, to w ogóle to jest... Działasz? Działasz, wow! To nam pozwala latać wszędzie. Serio, to jest już takie 200-procentowe opanowanie niebios. My tu jeszcze wrócimy, to wszystko sprawdzimy, zbadamy ten temat. Na razie jeszcze nie czas na to. Zrobię sobie tę jedną wysepkę z bossem. No mogę, no oczywiście, że mogę. Niedługo. Jakbym... Co to w ogóle jest? Skrzynka czy... Skrzynka tak zawieszona nietypowo. Aj, ja manę tutaj tracę. A, siema. Znowu z tymi... Nawet nie wiem, jak nazywać te miejsca umożliwiające mi latanie. Ale gra mi tutaj pięknie je daje. Za plecki. O, gdzieś. Dam radę? Jest? O, poziomu drugiego, więc jest nawet łatwiejszy niż tamten na pewno. Życia ma dużo mniej niż tamten. Może nie dużo mniej. Latasz bardzo wysoko i strzelasz mnie ciągle tym. Wow, to było bardzo bliskie. Pan się cofa. To znamy. Tak, nawet dajecie mi te platformy, żeby do nieba lecieć, się ascendować czy coś. Jest to łatwiutkie. Spróbuję teraz się pokręcić bez łapania za ciebie. O Jezu, to, no właśnie. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu... Ponieważ dzięki temu koleś już nie żyje. Wtedy, gdy montowałem tak odcinek z poprzednią walką z takim kolesiem z poziomu trzeciego, to ogarnąłem sobie, że pomijałem jakby fazę, kiedy za darmo mogłem kolesia atakować, czyli gdy jesteśmy nad nim, możemy zaatakować, potem go rozbić, potem znowu mamy atakowanie, tak? Więc mamy dwa darmowe jakby fazy atakowania, dwie darmowe. Plus 20, nice. No ta brońka gloomowa. Powoli zabiera mi życie, ale gdy zabijamy bossa w 2 sekundy, kto by się czepiał? Szczególnie, że gloom na powierzchni nie jest wcale taki jakkolwiek straszny. O, i to jest fajna nagroda. Aha. Gra mi dała wcześniej tutorial, okienko takie samo, więc gdy pierwszy raz gra mi pokazała, jak pierwsza stara mapa działa, nie pokazała mi tego po tym, jak ją podniosłem, ponieważ nie miałem jeszcze pojęcia, czym są depcy, więc gra tak nie miała za bardzo co zrobić. Mapy stare pokazują nam rzeczy w podziemiach, gdzie są skarby. Możliwe konkretnie inne kawałki tego czegoś, co Josha układa? Nie mam pojęcia w sumie, ale już rozumiem. Stare mapy pokazują nam skarby z podziemi. Świetne. Ciekawe, ile jest wersji tego bossa. Widzieliśmy już 3. Ciekawe, czy trzecia jest największa? Mam nadzieję oczywiście, że są też mocniejsze. Dużo gra nam się chwali takimi pojazdami. No, sposobami na przemieszczanie się po niebie. Bardzo dobre rzeczy. No, wiatrak jest najłatwiejszym sposobem, tak? Bo... nie zjada baterii, ale też jest wolnym sposobem. A pan jest czym? Okej, tak myślałem, wyglądał jak bateria. Aha! Ale dobre, przenośne takie baterie. Jeśli chcielibyśmy jakiś pojazd, żeby bardzo nam zależy, żeby poleciał, działał dłużej, doczepiamy baterię nie z kieszeni, a takie zewnętrzne. Fajna sprawa. Tu już mamy gotowce. What? Taka mikroplaneta. Jedziemy. Bardzo nas to zabierze do góry. Całkiem bardzo. Ta magiczna kulka wygląda zbyt ciekawie dla mnie. Nie wiem, czy wcześniej ją jakoś widziałem z daleka, jak... na jakiej zasadzie... działa. Pierwsza bateria się rozładowała. Więc ściąga baterię najpierw. Najpierw te, które są przymocowane, zanim będzie łapała za moją. Cześć, skrzydełka. Tu by się slow-mo przydało. Weszło. Ja bym powiedział, że to weszło. No to akurat nie. No nie wiem, może o coś innego z tym chodzi? Nie wiem, wygląda na koroka, ale nie wiem. Nie wiem, na jakiej zasadzie. Jesteśmy. Czym ty jesteś? Oho, i baterie wszystkie rozładowane. Ale, no poczekamy chwilę i trochę się naładujemy.
No bo nie obciąży nas to jakoś. Zapewne taka jedna przyłączona bateria jest równowarta mojej całej. Trzykawałkowej baterii. Złoża. Okej, po prostu kopalniana rzecz, ale nie tylko na szczęście. Ale na szczęście nie tylko. Po prostu zobaczmy. Tak myślałem. Albo baterie, albo mapy skarbów. Koło poprzedniego X-a. I dużo świecących kamieni, z którymi jeszcze nie jestem pewny co robić. Ale... ładne są. Dla ozdoby mogę. Czuję się teraz władcą niebios i to jest piękne uczucie. Dzięki szczególnie tym ziomkom latającym, którzy naprawdę... nie spodziewałem się, że gra da nam aż tak duże opcje kontroli, że wszystko co tylko chcesz, możesz. Dzięki tym dziwnym sześcianom magicznym, zonajskim. A to miejsce z tym kwiatkiem też zawsze wyglądało mi bardzo ciekawie, więc... no, miałem nie zwiedzać, miałem robić coś innego, ale wiecie jak to wygląda z graniem w tą grę. Inaczej się nie da. Wyglądało tak mega dziwnie, magicznie, futurystycznie. Nie wiadomo jak. Zapiski wyryte starożytnym hajruljańskim tekstem. Nie możesz go przeczytać. Aha, jeszcze aparatu nie mam. Jeszcze aparatu nie mam. To może być coś, co chcemy sfotografować i później zanieść zdjęcie dla kogoś, kto będzie w stanie to przetłumaczyć. Przynajmniej taka jest moja myśl. Więc na razie troszeczkę nasze starania na marne, ale myślę, że ostatecznie wyniknie z tego coś ostrego, coś fantastycznego, jak nauczymy się to odszyfrowywać, czy właśnie zaniesiemy zdjęcie dla kogoś. Wow, patrzcie na to, są cztery wielkie przepaście na tej lokacji startowej z Breath of the Wild. Jest dużo większe natężenie niż zwykle tego, tak? W porównaniu z, no tutaj, brakiem praktycznie czerwieni. Dobra, ale jakieś większe powietrzne eskapady zwiedzania latających wysp będą musiały chwilę poczekać. Jestem bardzo zadowolony z tego, no fajny bossik pokonany. Bardzo lubię tych przeciwników. Jest dużo rzeczy dostępnych na przyszłość. Bardzo, wszystko, no wszystko, tak? Możemy dolecieć gdzie tylko chcemy. Kapsułki. Jak? Nie mogę się doczekać, że to sprawdzimy. Ale na razie... celujemy tutaj pięknie w Koloseum przed nami. Jedziemy... no, myślałem, że wyląduję z powrotem na... przyspieszenie? Okej... Szczerze się całkiem mocno, dokładnie czegoś takiego spodziewałem, że będzie to jakiegoś rodzaju znowu smok trzy głowy. Wydaje się on tutaj odpowiednikiem Lynelli z Breath of the Wild jako taki ostateczny miniboss najwyższego tiru. Gorące rzeczy! Okej, dużo elementów. Ciekawe, o co mnie poprosisz? Mamy wiatrak zrobić samemu? Coś tu ciekawego mamy zrobić. Okej. Fajny questik. Może być to taki przedsmak walki z Gliokiem. Chyba elektrycznym. Lodowy musi być ciekawy. Kocham, że przychodzi ze swoim własnym motywem muzycznym. Znaczy takim ogólnym, goronowym. Dodaje to dużo uroku temu wszystkiemu. Kocham dobry pierścień! Kocham. Hej, zrobiłem sobie niezłą wieżę, co? Spójrz tylko na to. Nie, wiem. To była wieża. I umieściłem dzwonek na szczycie. Aha. Dlaczego pytasz? Ponieważ wymyśliłem nową grę. Test siły. Chcesz spróbować? O co chodzi? Tak, twój cel to sprawienie, żeby ten dzwonek zabił tak mocno głośno, jak tylko się da. Co? Rzuć czymś w niego z taką mocą, jaką tylko masz. Zrób to i dzwonek zadzwoni. Odpowie. Aha? Możesz używać tych rzeczy, które tutaj się walają. Niektóre zostały z czasu, kiedy budowałem tą wieżę. Niektóre to tylko jakieś dziwne śmieci, z którymi nie wiedziałem, co robić. W każdym razie używaj, czego chcesz. Ale dobra minigierka budowania. Gdy dzwonek zadzwoni, gra się skończy i jedynie masz jedną szansę na zadzwonienie, na rundę. No i właśnie, zbudowałem to samemu i części nie są tanie, więc będziesz musiał zapłacić oczywiście za próbę. 30 rupii, chcesz spróbować? Będzie to też na czas? Musi być na czas. 3 minuty na zbudowanie jakiegoś ciekawego ustrojstwa? Okej. Ale jak to? Ale jak to, bo mi za bardzo... nawet... nie wiem... okej, stabilizator. Stabilizator jest sposobem. Aha. Bomby też są opcją. Ale myślę, że przede wszystkim stabilizator. Bomby plus stabilizator. I nie jest to na czas, co ciekawe. Jak
myślę, dobrze jest robić. Zastosuję swoją pierwszą myśl i spróbuję to wykonać, tak jak myślę. Ciekawe, czy jest to... czy będzie nam mówił, albo wygrałeś, albo przegrałeś. Są dwie opcje. Albo było wystarczające, albo nie. Czy dostaniemy jakieś... jakąś cyfrę, tak? To było 900 siły, to było 1000 siły, jak na takich, automatach do przybijania pięścią, testujących siłę. No bo to jest coś na takiej samej zasadzie właśnie. Więc zasada jest taka, że stabilizator wykonuje całą robotę, tak? Kładziemy coś w taki sposób i wtedy, gdy się będzie stabilizowało, powinno automatycznie przywalić. Tylko teraz leżysz. Okej, jak z wysokością? Mogę samemu... Okej, 3 to zdecydowanie za krótki. Nie wiem, czy to ma duże znaczenie, ale... Tak bym to zrobił. Coś takiego. I teraz walimy rzeczy, które będą dawały... miały kopa. Też już może zostawmy ten... tego kolesia. Myślę, że tutaj... on się postawi i to wszystko się obróci i przywali bardzo mocno. Może za blisko? Może faktycznie gdzieś tutaj bym spróbował? Rakiety też są, skoro dostajemy taką opcję. Te bomby czasowe myślę kompletnie zignoruję, bo jakoś im nie ufam. Co ciekawe, też pale tutaj mamy. Może jeśli pale plus stabilizator, może mają jakieś takie zależności, że tak będzie ciężko je wyciągnąć, ale stabilizator będzie się starał je wyciągać, ale wtedy jak już wyskoczą, to z mega kopem. No nie wiem, tak robię... jak myślę, że robię. Kamienie. Ale to się trzęsie. Od tego za dużego ciężaru. Aż zaraz puści. No dwie kulki i armatka to moja odpowiedź na... Nie wiem, no mam ochotę już spróbować i nie przekombinowywać tego jakoś. Do nieba poleciało, okej. Nie wiem, czy rakieta tutaj pomagała, a szczególnie umiejscowiona tak jak była. Mam nadzieję, że będziesz, że powiesz mi jakiś konkretny numer. Wow, myślę, że to potwór zawył. Ten dzwonek był głośny. Hoho, to musiało być przynajmniej 90 na mega dinga skali. Na taką skalę liczyłem właśnie. Hej, trzymaj to w ramach podziękowania. Okej. Ale wiem, że potrafisz mocniej. Okej. Spróbujmy. Co jeśli stabilizator plus bomby? I podobna konstrukcja. No spróbuję i zobaczymy. Najwyżej jeszcze raz polecimy z tym. He. Co się właśnie stało? Nie jestem za dobry w te klocki chyba. Zmieniłem troszeczkę strukturę. Wy się może odsuńcie, bo to może być niebezpieczne. Jeśli kamień będzie wszystko trzymał, to może ma mniejsze szanse na to, że się rozpadnie. I tamten kamień jest troszeczkę wyżej. Tak, dobra. To było idealne. Jeśli chodzi o ten rodzaj budowli. Tak, rakieta wzmacniała, stabilizator działał. Nic się nie rozpadało, nic się nie chybotało. Wow, myślałem, że potwór... 82? No te pale nie bez powodu tutaj są przecież. Spróbujmy coś z nimi. No liczę na taką, wiecie, sprężynującą reakcję od tych... palików. No są wbite. Jest stabilizator, będzie... się działo. No ciągle nie chcę przekombinować. Jeden palik, jedna rakieta i stabilizator. Po prostu nie działa. No jak mówię, może on mieć milion zastosowań, o których ja nawet teraz nie mam pojęcia. Myślałem o czymś takim i absolutnie nie. Palik był dużo mocniejszy niż ten ziomek, stabilizator. I reakcja taka sprężynowa nie wyszła. Coś super prostego. Bardzo powoli. Ale był rekord, ale było 100. Ciekawe, najprostsza rzecz, najmniej przekombinowana, bez rakiety, bez pala, bez niczego. Chyba... Myślałem, że to była burza, ale wtedy odkryłem, że to byłeś ty. Dzisiaj nauczyłem się, czego dzwonek jest zdolny, do czego. I do czego ty jesteś zdolny? Jesteś niesamowity, ciągle mi dzwoni w głowie. Hoho, to musiał być przynajmniej 117 na Mega Dinga skali. Tak głośno, kocham to. Mógłbym siedzieć tutaj cały dzień słuchając, jak to robisz. To było imponujące, to dla ciebie. Ale wiem, że możesz nawet głośniej. Oj, ciśniesz mnie. Myślisz, że mogę głośniej? Ja właśnie nie myślę. Ja właśnie nie wiem, co mogę bardziej, jak mogę inaczej. No bo wydaje mi się, że jeśli będzie długi, to nie będzie ani troszeczkę lepsze. To było niezłe.
Ale nie było rekordu nawet. 98. Są dwa stabilizatory. O Jezu. Dwa stabilizatory, co oznacza z automatu dwa razy więcej siły. Nie wiem, coś bardzo prostego? Dwa stabilizatory, rakieta i tego kształtu młot. I takie coś i jest, jest to nade mną. Było boom. Ale nie było rekordu. 101, serio? A ziomek pewnie chce 150 jakoś mu wytrzasnąć. Ostrzejszy stabilizator. Ostrzejszy stabilizator jakoś. Tak, tak, tak. Może ustawianie go pod kątem prostym było głupie. I może chcę na skos go. Robię za krótki zamach. Pod wieloma względami. Dla największego impaktu chcę, żeby stabilizatory były takie. Bo wcześniej ich destabilizacja to było 90 kąt. Teraz jest więcej niż 90, więc będzie mocniejsze brzdzenie. Jeden kamień, rakieta, ale stabilizatory ustawione w specyficzny sposób. Tak, 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 tak. To wydawało się dużo mocniej. Rekord? Był w ogóle rekord? Nie gadaj, że nie było. Nie gadaj. 116? Wydawało się to mieć mega kopa. I tak czysto dla testu. Czy pale sprężynują tak, gdy... No, gdy czysto testuję ten jeden konkretny ich aspekt. Pal trzyma. Pal trzyma niesamowicie mocno. Odpalę was. To się wygina. Jeśli teraz puszczę... Miało potężne uderzenie. Miało niesamowicie potężne uderzenie. Aktywuję wszystkich. Okej, okay, teraz puszczam. Okej, okay. Jest rekord, mimo że nie walnąłem głazem. Bo taktyka była to niesamowicie dobra. Okej, okay, niewystarczająco, niestety. 127, a pewnie chcemy 150. Okej, okay, okej, okay, ale to jest działający plan, tylko lepiej nieco. Nie wiem, pewnie jest na to jakiś oczywisty, łatwy sposób, którego nie rozumiem, ale bawię się świetnie i kombinuję i to lubię. Beznadziejne. Okej, okay, spróbujmy jakąś inną taktykę wykombinować. Jak ciebie można zrobić? Urządzenie natury kręcącej mi chodzi po głowie. Rakieta przyspieszająca, koło kręcące, takie pojedyncze coś, żeby to przywaliło. Jak tylko odpalimy wszystko. Tragiczne to było, tragiczne. Zero siły. 60, uff. Przeleciałem to. Przestrzeliłem. Po prostu dwa stabilizatory i jedna beczka. To było mocne. Całkiem. Chyba. 105? Co jeśli? Mniej więcej na to liczyłem. Że coś się dziwnie uje. 113. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Jest rekord! Trzeba było obrócić o 180 stopni moją technikę. Jak tak pomyślałem o tym, tak musi zająć. Tak, 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 tak! To zajęło strasznie długo. Okej, okay. Próbowałem różne rzeczy, okej. Okay. To był wybuch eksplozji! Ale nawet bomb nie użyłeś, jakim cudem to zrobiłeś? No lepiej się po prostu zadzwonić nie dało, to było fantastyczne, powiem ci chłopie. Tak, to musiał być 146 przynajmniej. Na Mega Dinga skali. Tak głośno, kocham to! Mógłbym tutaj siedzieć cały dzień i tego słuchać. Imponujące. To dla ciebie. Okej. Okay. Nie powiedział mi, ej, spróbuj więcej, więc zakładam, że to jest najwięcej, ile się da. I co ciekawe, prosił o 140, a nie 150. Albo 145, a nie 150. Spróbuję to powtórzyć. I... chyba bez rekordu. Ale... tyle samo, tyle samo, okej. Działa. Znam sposób na to. Stabilizatory największego kopa mają na początku, tak? I potem zwalniają na koniec, więc takie nietypowe. Jak przyspiesza, że ma gigantyczną prędkość na początku, ale szybko potem zwalnia, więc trzeba to wykorzystać. Więc odwracając ten młotek do góry nogami, wykorzystałem tą największą prędkość. Okej, okej, to zajęło chwilę. To było prawdziwe wyzwanie, a nie jakiś smog głupi z Koloseum. Smok to będzie tylko mały deser skromny po tym wszystkim.
Okej, okay, co tu możemy zobaczyć z góry? Tak już o korokach bardziej myślę niż o smoku. No przyzwyczajony jestem do walczenia na moście z nim. Z tym jak było płasko, z tym jak miałem sobie do pomocy no zona i kamień, który mi zatarcze robił. Więc teraz to będzie całkowicie coś innego. Jeśli chodzi o broń, no to tutaj nie oszczędzam. 86 ataku i jazda. Mamy paralotnie, więc jeśli dojdzie do walki w niebie, no to wiemy jak się tym zajmować. Koleś jest elektryczny, więc jakbym chciał jeszcze raz z tamtym walczyć, no to nie wezmę na niego z powrotem ognistej broni. Ale w tym momencie, no nie muszę brać ognistej broni. Więc mógłbym spokojnie i nawet o tym myślę złapać za to 30... czy coś niesamowitego, 40. Mhm. 40 razy 2, 80, robimy 100 obrażeń. Fuzja z halabardą. 92. Oj, tylko jak teraz zjadłem, to się wyleczyłem przy okazji, a moje desperackie rzeczy przestaną działać. Musimy to... na... Jak chcesz oberwać celowo, to nie wychodzi. Stracić 3 serduszka, to mi się wydaje dobra wysokość. Jeszcze pół. Stracić pół serduszka, a nie półtora, to troszeczkę trudniej. Po prostu jak skoczę... Może być. Mamy być na strzała. Będziemy na strzała. Dobra, jedziemy z kolegą. Jeszcze nie ogarnia. Tak chcę z przodu wylecieć. Uprzejmiej w ogóle się przywitać i tak dalej. I musimy teraz pamiętać o jednym, najważniejszym. Żeby... wyciągnąć paralotnie w dobrym momencie. Siemson... Okej, już zaczynasz lecieć z takimi wnerwiającymi rzeczami. Odwal się, dobra. I jedziemy. Te podwójne naładowanie. Gdzie ty atakujesz? W co ty atakujesz? Tutaj, główka przed... Atakuj! Oj, to w ogóle też mu... Aha! Końcówka mi zeszła. Okej, wracamy się jednak do tej broni. Tamto ulepszenie broni było ze szkieleta, czyli było krótkotrwałe. Wiem co trzeba zrobić w tej sytuacji, bo te oczy nie miały dobrych obrażeń. Chcemy większe obrażenia kosztem celności, bo myślę sobie postrzelać w spowolnieniu. Dam radę, okej. Regen i jedziemy. Dobra, już jest lepiej. Nie pomyślałem wtedy. Użyłem broń. Połączenie, tak, ulepszenie broni, które się psuje szybko. Może być. Damy radę od razu, czy zaraz będziesz wiatry robił? No właśnie, zawsze to szybciutko robisz. Więc warto jest. Oj. Trochę szkoda. Okej, możemy biec dookoła. Twoje wiatry też nie mają takiego zasięgu. To jest dobra okazja, żeby sobie po prostu poklikać go czymś takim. Gdy mamy chwilę takiego luźnego unikania. Faza, którą możemy po prostu przeczekać w miarę. No w miarę przeczekać. Aha, okej. Jedno trafienie. Już coś tam kombinował. Nie damy mu szansy na to w ogóle. Jazda. Okej, nie ma sensu. Chciałem jeszcze przedłużyć sobie staminę może, zjeść coś smacznego, ale myślę, nie czas na to. Okej, wiatry. I... faza twoja kosmosu? Faza kosmosu, co? Spróbuję jak najwięcej. Jak najwięcej. Trafię go ciągle. To już nie, dobra. Pioruny, trzymam coś. Nie wiem co się dzieje, ale... to koleseum już widzę jest bardzo idealne pod korzystanie z Ascenda. Nie robisz powietrza jak tamten. Trzeba wykorzystać budowę koleseum, to jest mega kreatywne co tu robią. Jeśli dobrze rozumiem wszystko. I teraz wyjdę i mogę od razu go... Powinienem być w stanie po prostu go pyknąć parę razy. Aha, jestem wystarczająco wysoko. Wow! Teraz się ogarnął z gorącym powietrzem i wysyła mi takie szlaczki. No dobra, co prawda jest już na jedno trafienie. Nie mogę... Nie pacnąć go od razu. Nie będę czekał i jest na strzała.
Okej. Okay. Walnął mnie, no bo jeszcze nie rozumiem, jak dokładnie należy z nim walczyć. Weź sobie jakąś słabszą broń. Już tylko na dobicie. Tyk, 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 tyk. Aha. Trzasnął mnie piorunem i... Nie wiem, nieznajomy atak dla mnie. Więc... Wróżka mnie uratowała, inaczej byłby game over. Tak samo, po prostu... Te same rzeczy, ale innego żywiołu. O, tego nie dostałem wcześniej. Och, ale one wyglądają potwornie. Jak z takiego potwora przystało. Mam ochotę troszeczkę zrestartować. Nie dlatego, że mnie boli strata wróżki. Kompletnie nie, po prostu... Jestem ciekaw zrozumieć działania jego, tak? Miałem wtedy stanąć pod czymś, miałem... No bo nagle walnął mnie piorunem z góry. Miałem łuk? Może miałem łuk metalowy. Zobaczyłem, że nie miałem tarczy metalowej, że nie miałem miecza metalowego. Może przez łuk oberwałem. Tak po prostu dla lepszego zrozumienia, co tam zaszło, co się stało. Żebym na przyszłość zwiedzał, a że zrobię tą walkę 5 razy lepiej, jak już za drugim razem, to... To inna kwestia. Nie zepsułem teraz z tą halabardą, dałem jej ulepszenie, które działa. To troszeczkę zmienia. Okej, okay, się rozwaliła, ale miała dużo lepsze wykorzystanie. Jedziemy z tobą. Nawalasz teraz. A miałem okazję, może zdążę? Yo. Yo. Zanim mnie kolega przewieje. Teraz mogę spokojnie już, gdy zostało ci jedna głowa, czymś takim potraktować. A samonaprowadzającymi, tak taktycznie, strategicznie, mądrze z głową. To działa, to działa, to działa, to działa, to działa tak dobrze, że ja chętnie się napiję z tej okazji. Tan, 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 tan. Pięknie, niesamowicie pięknie. Damy radę? Chyba wiatr mnie wieje. Wydaje mi się, że jak tylko coś złapię, no, nawet nie zdążyłem nic zrobić, okej. Faktycznie łuk mnie zniszczył, faktycznie łuk mnie wtedy absolutnie zniszczył. Trzymajcie bombę. Kilka naraz oberwało. Okej, okay, i teraz mogę spokojnie na oczku resztę. Chociaż nie wiem, czy... Nie wiem, jak bardzo oberwał. Już idziesz do nieba, ale teraz nawet ci na to nie pozwolę. Wiemy, o co chodzi, gdy leci do nieba. Albo lecimy przez Koloseum bardzo sprytnie. I ku niebu, ku niebu, ku niebu, przez Koloseum, piętro za piętrem, ascendem. Albo czekamy, aż on już uda się na swoją ostateczną pozycję i zacznie robić nam powietrze, które zabiera nas paralotnią. Dobra, strategia w 100% zrozumiana. I ładnie ugrane. Na. Tak, jadę sobie tutaj, do tej kapliczki, do Robiego i w ogóle. Aż tu nagle widzę jakiś tłum, jakieś zgromadzenie dziwne, inkwizycja się zebrała. Idą kogoś spalić na stosie czy coś, z widłami wieśniacy. Ciekawy widok nagle, tak zobaczyć w nocy wędrującą grupę. Początkowo pierwszy raz zobaczyłem, myślałem, że jacyś wrogowie czy coś. Ale muzyka, czym dłużej się jeździ na koniu, wybija zeldowa muzyczka. Hos, co się dzieje, panie? Co tu ma miejsce? Bo to ten z wiadrem na głowie, z miotłą, ten z widłami. Wszyscy, komedia. Link, dzień dobry. Ostatnim razem, gdy się widzieliśmy, to było w zamku Hyrule, jeśli dobrze pamiętam. Jestem Hose, kapitan składu pierwszego antypotworowej załogi. Po naszych poszukiwaniach księżniczki Zeldy w zamku Hyrule, powróciłem do mojego walczenia z potworami, obowiązków tego typu. I w tym momencie zbliżamy się do twierdzy wrogów, potworów, tutaj przed nami. Jak tylko dojdziemy do ich bazy, będziemy czekali na dobrą okazję, żeby zacząć nasz atak. Wybacz moją bezczelność, ale wpadnięcie tutaj na ciebie wydaje się być przeznaczeniem. Muszę przyznać, nic nie byłoby bardziej zachęcające nie byłoby lepszymi morelami słowa, niż posiadanie ciebie z nami, najlepszego żołnierza Hyrule, miecznika, który pomógłby nam. Co ty na to? Jak będziemy pracowali razem, jestem pewny, że przyniesiemy pokój dla tego świata. Wow, co za akcja! Co za akcja! Dobra, chłopaki, się odsuńcie, nalegam, a w ogóle w nocy, że śpią teraz. I dobry moment, ale świetne. Ej, co ty robisz? Ja tu chciałem tak cichaczem, Snikstrakiem sobie coś zrobić. On już zaczął akcję, ale ten duży jeszcze się nie obudził, więc spróbujmy, może akurat dla niego się uda. Sniki. Jest, uda. Nie! Przerwał mi w ostatniej chwili! Wybił mi z rąk akcję czy cokolwiek, przerwał to, co robiłem. Ale brzydkie rzeczy, ale brzydkie rzeczy! Pop! Na to czekałem. I mam teraz ochotę
przetestować parę nowych rzeczy, których jeszcze no nie używałem, tak, różnych kombinacji. Tego już troszeczkę używałem, ale jest to zawsze spoko. Taką cytrynką walnąć. Najbardziej te purchawy, te trujące grzybki mnie ciekawią, chociaż fleszem też bym rzucił komuś. Tu jest jeden, powinien był w niego, ale teraz nie słyszy, nie ogarnia. Mogę go dobić. Ja już oni też przerażeni. Oj, akurat się zatrzymał na chwilę. Gdzie masz głowę? Pokaż głowę, no nieważne. Tutaj się zbierać, tu jest jeden duży. Chciałem tą purchawę wyciągnąć komuś, ale flashbang też jest dobrą opcją, bo koleś nie ogarnia i możemy spokojnie go sobie nastukać, dobić. I teraz jeszcze paru wrogów. O, już nie żyje kolega, ale to nie problem. Możemy... No, dobrze, stylowo to skończyć. Okej. Wiadomo, bardzo prosta baza, jedna z najprostszych, jakie widzieliśmy w tej grze, ale mam nadzieję, że będzie więcej tego typu akcji, że no lecimy grupą na wrogów. Po prostu, no spektakl akcji tego jest super poczucie. Tak, mamy te ciekawe, trujące rzeczy, których nigdy nie testowałem i chciałem zobaczyć kiedyś, jak działają, ale będzie jeszcze na to czas. Zaraz zejdziemy w podziemie, tam kolejna baza potworów będzie, to się pobawimy. Mam jeszcze ileset godzin tej gry przed sobą, więc będzie czas na wszystko. Link, jestem ci tak niesamowicie wdzięczny za to, co zrobiłeś dla nas. Jeśli nie masz nic przeciwko, czy możesz podejść na chwilę? Nie powiem, że to było najbardziej stylowe, szczególnie jak mi przerwał tego sneak attacka, ale sama akcja jest świetna. Wieśniacy, no faktycznie widzimy rzucie, a to takie intensywne akcje też z NPC-ami. Fajne. Jeszcze Hoz, wiemy, że jest takim fajnym generałem. Tarcza przyczepiona do sztandaru, on na koniu, generałuje. Piękne. Jesteś po prostu niesamowity, żaden potwór nie ma szans z tobą, Link. Tak myśląc o tym, Link, mówiono mi, że masz specjalny miecz. Taki, który jest lepszy niż wszystkie inne. Nie chcę być niemiły, ale no twoja broń nie wydaje się wcale inna niż te, którymi my walczymy. Serio? Jakby wasze bronie nie robią ognia dookoła siebie, gdy atakujecie. I wasze tarcze nie robią boom i wyrzucają was w niebo, więc chyba się mylisz. Nie jest aż tak magiczny jak Master Sword, ale... No, troszeczkę jest magiczny, no smocze moce ma. Ten, o którym słyszałem, pokazuje jedynie swoją prawdziwą moc, swoje prawdziwe oblicze dla władacza, który jest naprawdę godny tego. Czy to tyle? No cóż, przyznam ci, że mam wielką przepaść w mojej wiedzy. Mam jeszcze wiele do nauczenia. I przepraszam, prawie zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Wow, ale kasa. Planujemy następnie ruszać na południowy wschód do Fortu Hateno w Nekludzie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli szansę zawalczyć przy twoim boku. Misja ukończona. Fajne! Jest to określone jako side adventure? I tak nazywacie jakby takie serie side questów? Bo nie był to side quest, było to side adventure. O właśnie. I teraz wysyłacie mnie, żebyśmy się faktycznie w Nekludzie spotkali. Takie większe, tak? Pomiędzy misjami głównymi, a misjami pobocznymi. Takie poboczno-główne, świetne. W ogóle ile tego jest, mój Boże, misji głównych się uzbierało. Też świetna rzecz, że tyle opcji mamy, które będą popychały fabułę do przodu. Hateno, Kakariko nie są dalekie na liście priorytetów, jednak pewnie zanim tam dojdziemy i tak dalej, to parę odcinków zleci. Ale jak najbardziej mniej więcej tam jak się kierujemy. Ale na razie Robi i Impa to rzeczy, których jestem bardziej ciekaw. Czekajcie, bo chcę wejść na tą wieżę. Czy mogę zrobić sobie... zatrzymać coś takiego w czasie? Teraz wejść na to. I... mam troszeczkę krótszą drogę wspinaczki. Ta gra jest cudowna. Nawet nic tu nie ma. O właśnie, Pawszruma szukałem. Czymś takim bym chciał się troszeczkę pobawić, zobaczyć czy... No jakoś ciekawie działa to, jakie ma zastosowania. Więc na razie jednego pstrykamy domyślnie, drugiego stukamy domyślnie. I teraz dużego pawszrumem chcę. Okej, okay. Przeciwnicy przestają kompletnie ogarniać. Po prostu, przeciwnicy po prostu przestają kompletnie ogarniać. I na takiej zasadzie to działa. Możemy ich stukać bez problemu w trakcie tego. Jest to całkiem potężne. Mhm. Bez jakiegoś strzału, no po prostu smoke'a rzucamy, tak? Mamy flasha, mamy smoke'a dostępnego. Oba mają w miarę podobne zastosowania. Więc no, dopiero co myślałem sobie, okej, nie robimy w tym momencie nic innego, jak tylko idziemy do Robiego. No, biegnę w kompletnie innym kierunku, bo mnie ciekawi, co się znajduje tutaj na górze. No właśnie, mamy tu coś interesującego. Most zrobiony do pniaka.
Co specjalnego będzie na środku? To mogłaby być kolejna kapliczka. To wygląda mega interesująco. Podtopione drzewo. Tak odrąbane nieźle. Uuu, mam was! Dajcie mi swoje oczka, dajcie mi! Uwielbiam te samonaprowadzające strzały. Okej. Akcja wyścigowa i podziemia. Byle nie zapomnieć, bo... Okej, jak zapomnieć o czymś takim oczywistym? Tak bardzo w pamięć zapada. No z wyjątkiem tego, że 3000 takich rzeczy w pamięć szybciutko ci zapada. Jedna za drugą, bo ta gra jest tak przepełniona rzeczami, że zdarza się zapomnieć, że można jak najbardziej zapomnieć. No kapliczka by mi pasowała na przykład tam, czy... No czy ogólnie pod tym drzewem. Jest ono bardzo, bardzo ciekawe. Jak to wielkie drzewo troszeczkę z tymi korzeniami z Dark Souls 1. Tam też jaskinia troszeczkę wyżej umieszczona. Już widzę dwa przejścia, ciekawe. O, diament pierwszy! Yo! Jest bardzo cenny i można zrobić broń z niego. Pewnie jedną broń sobie zrobimy, ale na ogół te rzeczy z potworów bardziej się opłaca do broni używać, a diament po prostu sprzedać albo... Może jakiś NPC kiedyś powie, ej, ja tutaj potrzebuję pierścionek sobie zrobić, albo coś, albo lubię diamenty po prostu zjadać, bo jestem goronem, a diamenty to najlepsze cukierki. Nie wiem. Ciągle w miarę skromnie. Co ja tu mam? Jaszczurki. Ale tak na suficie siedzą, ciężko będzie je... Aha, dobra, nie będzie wcale tak ciężko. Ty, nie pamiętam co dokładnie... poleciały. Bombą trzeba było, gdzieś pomiędzy któreś. Co się z ciebie robiło, nie pamiętam. Sticky, 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 dobra, jesteś super, jesteś do fantastycznego wspinania się. O, okej, to nawet bardziej cieszy niż kapliczka. Lubię te misko. No, podziemia związane z ubraniami. Mhm, atak do góry! Wow, ale farciarz ze mnie, że tutaj przyszedłem. No a tak, chcemy jak najwięcej tego typu rzeczy. No nie będę zdejmował przez resztę gry. Wyglądają całkiem nieźle. Ten jeansowy kolor, buciki. Powiem wam. Całkiem ładne spodnie. Nie wstydziłbym się w takich chodzić. Może bardziej do pracy na działce niż do miasta, ale... Przez te buty. Ale nie wstydziłbym się. Jak jeszcze zjemy sobie potrójnego boosta na obrażenia, znajdziemy sobie kolejny kawałek tego stroju. Będziemy nie do powstrzymania. Jeszcze na jednym HP z podwójnymi obrażeniami. To będzie masakra. Okej, okay. Po prostu gdzieś dolecieć? Muszę się spieszyć? Czy po prostu celnie wylądować? Po prostu... Dobrze? Bo już zaczynała ta magiczna atmosfera znikać. Przestawało się to świecić, ale... Ciągle zadziałało. A? Świątynia mędrca, musiało być to w jakiś sposób ważną rzeczą. Wow! Wszystko do poniszczenia. Na co się będę? Z dynamitami wbijamy do jaskini. Musimy sobie przejście wyszukać. Zaraz mi się bomby skończą, co prawda. Ale dopóki są, to chętnie się pobawię. Okej, okay. Coś znalazłem. Ej, nie gadaj, że nie przejdziesz dalej. Widać tylko jakąś dziurę, ale nie jestem w stanie już przez to się przebić. Wow, nawet rubin z czegoś takiego wypadł. To chyba farcik z mojej strony. Nawet z takiego byle jakiego kamienia da się całkiem niezłe rzeczy czasami zdobyć sobie. Znowu już słyszę tą żabę świecącą. Mój ulubiony, tak jest, tak jest. Desperacka siła, masakrator światów. Tak, coś dobrego z tego zrobimy. A po drodze, miecz był tutaj przetrzymywany w tej świątyni, aby uhonorować mędrców. Został on jednak zaniesiony do Typlo na północ od Wielkiego Lasu Hyrule. Nie wiem, czy wiemy, gdzie jest Wielki Las Hyrule, bo nie mówicie o Lesie Koroków przecież. Okej, okay. Tyle mi mówisz. Był tu miecz, a teraz go nie ma, bo został zaniesiony do innej jaskini, czy innego miejsca, Tyflo. Nie mamy na mapie jeszcze czegoś takiego jak Wielkie Lasy Hyrule. Delikatnie. Żabuch już tu kombi... No... Nie skacz tak! Nie wariuj. Nie da się chyba Bloopiego walnąć tutaj. Wydaje mi się, że to tyle. Skromniejsza jaskinia. Ale dostaliśmy ciekawe info, gdzie szukać jakiegoś niesamowitego miecza.
No i znalazłem mojego ulubionego miecza z tej gry. To też mnie cieszy. Już tak po prostu jest to mój ulubiony kształt jakby... Tak sam w sobie, nawet bez jego specjalnej umiejętności. Po prostu bardzo lubię tego typu duże, szerokie miecze. Jest to jeden z moich ulubionych designów po prostu miecze. Tak, taki szeroki, długi. Nie wiem czemu po prostu, na przykład w porównaniu z kataną, czy nawet z takim dużym, ale o typowym mieczowym kształcie. Jest coś dla mnie zawsze fajnego w takim prostokątnym. Ogólnie, prostokątne bronie, jakkolwiek dziwnie to mnie brzmi, jest dużo prostokątnych broni czy ataków w grach, które lubię. Nie wiem, podam wam pewnie kiedyś inne przykłady tego. O, dzień dobry. Wyżej, serio? Dobrze. Jaha. Czarno-biały łotny sokiem. No. I 4 energii posiada, to też chyba jest powyżej średniej. Jakby była jakaś stajnia w pobliżu, ale no tak się składa, że akurat żadnej nie ma. Więc pożegnamy się zaraz. Nasza przyjaźń nie była długa. Jest to robi czy nie robi? Czy się opiernicza robi? Jakiś kolega? A Robiego ani widu, ani słychu na razie. Już poleciał na dół? Ciekawe, czy wszystko z nim dobrze. Już poleciał na dół, na to wychodzi. Dawal. Wow! Hej, co ty sobie myślisz? Nie możesz tak po prostu podejść za kogoś, kto stoi na krawędzi wielkiej przepaści. Mój kolega, który pracuje ze mną w znajskiej drużynie, jest tam na dole. Co by się stało, gdybym spadł na niego? Myślę, marne są na to szanse. Nie strasz mnie tak kolejnym razem, jestem zajęty. Okej. Robi już się zabrał do akcji, co ciekawe, nie poczekał nawet na nas. No... Ciężko mi sobie wyobrazić, w jaki sposób on tam zszedł na dół. Pewnie jakimś balonem, czy coś w tym stylu. Jeśli życie ci miłe, trzymałbym się od tej dziury z daleka na twoim miejscu. A, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy mi życie miłe. Jojin shape. Rotacja, obracanie kształtami. X-a przenieść sobie przez... Na takiej zasadzie, okej, to jest troszeczkę ciekawsze niż moja pierwsza myśl była. Po prostu wsadzamy. I zrobione. Musiałem to sobie przenieść, ponieważ mam mi teraz to za most posłużyć. Sprytne, sprytne. Przez tego prostokąta raczej kolegi nie przeniosę. 2 różne kształty. Okej, skrzynka tam przed nami. Skrzynka, którą dałoby się złapać? No jest za daleko raczej. No byłoby dziwne, gdyby gra nam na to pozwoliła. Ale nie byłoby dziwne, gdyby gra mi... Na to pozwoliła, nawet wyżej potrafię. Dzień dobry. Stąd już zabrać mogę sobie ciebie. Te bomby są OP. Eliksir szybkości 2. poziomu. Nie najgorsza sprawa. Zrobiłbym to mniej więcej... Co ja robię? Mniej więcej... Tak? Nawet się trzymał. Nie wiem dokładnie... Jak powinienem, czy powinienem schody sobie zrobić, czy właśnie gra chce ascendowania. Ale już więcej o ascendowaniu zapominać, przysięgam, nigdy w tej grze nie będę, bo jest mi wstyd za wcześniej. Dobrze, ciekawa. Banał oczywiście, jedna z najprostszych z gry i w ogóle, no bo wiadomo, ścieżka tutorialowego progresu gry fabularnego. Ale troszeczkę okazji na wygłupianie się było. Okej, jestem gotowy. Zrobiłem sobie jedną rzecz w międzyczasie, co możecie zobaczyć po moich pleckach. Próbuję naciskać przycisk tarczy i na chwilę obecną nic on nie robi. Spokojnie. Robi troszeczkę już tutaj światełka zrobił, jakiś minimalny obóz i faktycznie, jak myślałem, nie bez powodu... O, zgubił się chyba. Nie bez powodu tam w Lookout Landing było tyle balonów. Musiały służyć one do podróżowania do głębin, ale zapewne też do nieba i... obie rzeczy potrafią one robić. Ponik! Czy jesteś Link? Miło mi cię poznać, jestem Ponik! Jestem z drużyny badaczy Zonai. Robi powiedział mi, żebym cię poprowadził do niego, gdy przyjdziesz. Ale wyruszył w takim pośpiechu, że nawet nie miałem czasu zabrać wystarczająco nasionek i teraz mi się skończyły już. Więc straciłem go z oczu. W kierunku... Po prostu, okej, uczycie mnie tego motywu. To zapewne jest on. Aha, nie. On poszedł dalej i dalej. I gdzieś na zachód. Dobra. Już na wejściu tak tutorialowo mamy taką akcję ratowania Robiego czy coś. Więc jak widzicie, przyłączyłem sobie... Wow! Ale wysoko! Ale jazda!
To jest lepsze niż bomby. To jest dużo lepsze niż bomby. To jest niesamowite. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałem? Jak z mieczem to działa, też ciekawe. Okej, widzimy kiedyś miejsce z rakietami. Żadne bomby. Bomby to mój stary przyjaciel. Teraz... nie uciekajcie. Teraz moim nowym przyjacielem są rakiety. Z tarczami. Wow, to jest mega. Jeszcze kilka takich. Ciekawe, czy można... Tak samo jak bomby mogę jedną, potem tak skaczę z jednej, zmieniam na drugą, zmieniam na trzecią. Ciekawe, czy można tak też powielać sobie użycia rakiet, że w locie wyciągam tarczę. No próbowałem spadając, ale może lecąc jest inaczej. Ale mega. Dobra, wiemy o co z tym chodzi. Troszeczkę terenu wokół nas rozświetlone, co ciekawe. Tutaj ciągle generalnie, ej, pod ziemią się to dzieje. Gra nie daje nam kolejnych znaczników. I musimy, no, sami faktycznie za tym ogniem podążać. Bardzo szanuję. Chociaż no, nie powinien być zaskoczony, gdy w Zeldę gramy. Jest naprawdę, naprawdę ciemno tutaj, żadne światło z powierzchni nie dochodzi. Nawet z moimi okularami ciężko jest widzieć. Polecam nasionka, okej, rozświetlaj sobie latarnie korzeniowe. Czaję bazę, czaję. Wiecie co? O ja, ale dziwne, jakiś glitch się chyba zadział, patrzcie na to! Moje wszystkie tarcze, z wyjątkiem tej, mają rakiety przyczepione do siebie. Ale ciekawie! I moja pałka też ma rakietę przyczepioną do siebie. Ale niewiarygodne rzeczy. Ale przyfarciłem jakoś magicznie, że mi glitch coś takiego dał. Ale jazda. Okej, zwiedzamy od namiotu, od ogniska do ogniska. Roberta. Tutaj Okularsona szukamy. Okej, nieważne, po prostu jajko, myślę, że coś na tym drzewie się znajduje ciekawego. A wiemy, że na niektórych drzewach się znajdują jakieś specjalne duszki. Więc mam ochotę tak, no z wysokiej pozycji zacząć eksplorację i może coś ciekawego się zauważy. Na razie w sumie żadnej magii, nie wiadomo czego. Świecidek, fajnych rzeczy nie widzę do zebrania. Ale możemy sobie na spokojnie stąd wylecieć i no, lecieć w stronę tych miejsc, właściwie w stronę czego? Właściwie w stronę czego? Właściwie co ja tu robię? Tam było jedno ognisko, ale troszeczkę jakby ślad się urywał. Coś tu jest, ale to są ogniska potworów, nie wiem co ja robię, nie wiem gdzie ja doleciałem właśnie. Ale kolegami się tutaj wypadałoby zająć. Mamy jedną bombkę. Zacznijmy zabawę od niej. Od razu coś tu się może wykopie. Siema. Zonajtu sporo. Ten przeżył, ale... Oj, ledwo. Czym wy jesteście? Wróżko podobne, świetliko podobne. Jak rozumiem rzeczy dla mnie. Aha. Głębinowe świetliki po prostu. Dają ci świecenie się. Okej, chętnie wszamiemy takie. I nie uciekają kompletnie, gdy się skradam. Nie mają żadnej reakcji. Spoko. Można tak fajnie je sobie łapać. I kto by się spodziewał, że kompletnie ignoruję Robiego? I idę do potworów. Dobra, co zrobi rakietowa pała? Uważaj, co zrobi rakietowa pała we Flurry Rushu? Wydaje mi się, że... Po prostu zamienia się w zwyczajną broń. Nie widzę specjalnych jej zastosowań. Więc spoko. Więc całkiem spoko. Na po prostu broń, która ma wielkie obrażenia. Na rzekiec nie mogę i wygląda świetnie. W trakcie atakowania. W ogóle teraz dopiero do mnie dotarło. Jak niesamowite musi być od strony progresu, gdy czym więcej będziemy grali, tym ta lokacja będzie stawała się jaśniejsza, jaśniejsza, jaśniejsza. Aż później po prostu dookoła będą te widoczne światełka. Myślę, jest coś bardzo, bardzo magicznego i fajnego w tym. Jak... No nawet w porównaniu z wieżami czy czymkolwiek na powierzchni, tak? Gdy coś takiego aktywujemy sobie dookoła, to będzie musiało być super. I dawać nam poczucie tego, że to zmieniamy życie tej lokacji, wygląd i wszystko. Ja sus, same susy tutaj. O, na takiej zasadzie też już zaczynałem myśleć, dokładnie gdy mówiłem to poprzednie zdanie, to myślałem o tym. I dzieje się od razu coś takiego, gdy parę lightrootów jest koło siebie, to one się wzmacniają. Dokładnie chciałem już o tym mówić. I gra mnie zdążyła wyprzedzić. Super, super, super. O, no, no, okej. Na intuicję, na coś tam. No szczególnie, ej, to jest super. Z totalnej ciemności zmieniamy tą lokację w kompletnie rozświetloną. Jaka też motywacja, tak, że z końcem gry
cała ta lokacja po prostu już nie będzie ciemnością, a jasnością jedną wielką. Jak z Super Mario Sunshine baza, która też zaczyna po ciemku i z progresem gry ją rozświetlamy. Te posągi już wielokrotnie widzieliśmy. Naucz mnie w końcu, jak się zdjęcia cyka. Co? Patrz, jak jasno się zrobiło. To światło tutaj na dole w tej ciemności jest wręcz takie odświeżające. A właściwie nawet oświetlające. To prawie jakby... jakbyśmy byli na powierzchni. Po prostu stojąc blisko tego światła sprawia, że czuję się lepiej. Ale dziwne. Muszę ci pokazać, co znalazłem. Kilka takich tu niedaleko. Ten posąg stoi wysoko, prosto, na dwóch nogach, z podniesioną ręką. Wygląda okropnie podobnie do tej figurki, tej, z którą na tamtej tabliczce Josha widziała, pokazywała. Nie sądzisz? Okej, złap teraz aparat swój i... użyjmy go. Och, racja, zapomniałem, że jeszcze nie wiesz, jak używać aparatu. Wiesz, musisz nacisnąć na ikonkę aparatu, a potem nacisnąć zrób zdjęcie i brawo. Nie wiem, czemu na to sam nie wpadłeś. Ha, ciekawe, biorąc pod uwagę, że to jedna z podstawowych rzeczy purapadu. Czekaj, pokaż mi go na chwilkę. Nie masz ikonki na pulpicie, nie potrafisz używać. Twoja kamera jest zablokowana, tak samo jak kompendium. Czekaj chwilę. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli naciśniesz to i złapiesz za to i wtedy dotkniesz tutaj... gotowe. No, byłem pewny, że jest coś głupiego. 92 zwierzaki są na świecie? Okej. Wydaje się nawet do zrobienia. No, kolejna rzecz do roboty, jakbym nie grał w tą grę wystarczająco powoli. I BUM! Teraz powinien być w stanie robić fotki i uzupełniać swoje kompendium. Więc cykaj sobie ten posąg, doświadczenie to najlepszy nauczyciel w końcu. Okej, z przodu. Po prostu. I wyświetla się gra nam ładnie mówi, kiedy... no, zdjęcie jest dobre, tak? Czy działało to tak samo w Wind Wakerze, że gra mówiła, okej, to zdjęcie jest dobre? Wydaje mi się, że... na GameCube tego nie robiła, a na Wii U w HD wersji dodali coś takiego, że od razu mamy wyświetlone, okej, to zdjęcie jest dobre? Nie wiem, tak mi się wydaje. Zrobiłeś fotkę, to szybko mi ją pokaż, chcę zobaczyć. Nie rób tak tymi oczami! Serio, miałem taki odruch bardzo fizyczny, że mi się źle zrobiło. Jak to tak pokręcił. Taki mikroskopijny, krótki, szybki, ale jak... wykręciło mnie w środku na chwilę to. Wyśmienicie. Rewelacyjnie. Wygląda na to, że zrobiłeś to dobrze. Jestem pewny, że Josha będzie usatysfakcjonowana tym. Rozświetlanie korzeni, robienie fotki posągu. Dopiero co zacząłeś nam pomagać badać te głębiny, ale wkrótce będziemy mieli nawet więcej tutaj rzeczy do zbadania. No w takim razie czas wracać na górę. Widzimy się w Lookout Landing. Nie każ Joshy czekać na to zdjęcie ani sekundy dłużej. O, jak ją lubi, jak się troszczy o nią. Zrobi dla niej wszystko. Fajnie. Dziadek, wujek, Robert. Cool. No myślę, że patrząc na to, jak jest ustawiony, nie mogę zrobić teraz nic innego, jak podążać ich śladem. Myślę też, że robienie więcej zdjęć nie miałoby za bardzo sensu. Ale... ej... zrobiłem. Właśnie, zobaczmy to kompendium całe. 92 zwierząt, 110 potworów, więcej potworów niż zwierząt, owoców, materiałów 126, broni 175, skrzynek 6. Po prostu dosłownie skrzynek? 6 rodzajów skrzynek? Dobrze, rozumiem skrzynek? Nie wiem, czy dobrze rozumiem skrzynek, synek? Mam jeszcze ciebie, tak z dołu tym razem. Potwory! Czekaj, weszło? Weszło, zadziałało? Dodany do kompendium, Stal Koblin. To, że jest miazmowy, glumowy, nie ma znaczenia większego. Odwal się, już się was tak bardzo nie boję, jak za pierwszym razem. Szczególnie, będąc w świetle. Nara, no się zaczyna. Ponczuś, taka róża. No. Troszeczkę taka róża, nie wiem, jak do innego czegoś porównać. Róża z języczkiem, czy coś? Wróżka z głębin. Poły też się liczą? Poły, co ciekawe, się nie liczą. Twoja ręka też jest do kompendium. Każdy jeden miecz jest do kompendium. Okej, jesteśmy bliżutko kolejnego miejsca tego typu. Nishkayam ułatwi nam szukanie ścieżki posągów, jeśli jest to coś w rodzaju ścieżki posągów. I prawie się to łączy z tym miejscem, gdzie za pierwszym razem wpadłem. Do tej dziury. O właśnie, jest nawet jeden posąg niedaleko. O, i widzimy... widzimy pełną ścieżkę ich, jeden za drugim. W tym momencie skraszowały mi się wszystkie aplikacje na komputerze naraz. Nie wiem, czy w życiu doświadczyłem takiego błędu. I OBS, i Audition, na szczęście oba programy zrobiły autozapis i nie straciłem tego odcinka. Ale zawsze to jest zawał, jak tylko się dzieje. A mam nadzieję, że to nie będzie regularna rzecz, ale uznam to za znak, że powinienem w tym momencie zakończyć ten odcinek. Totka.